Cześć, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeśli odcinek Was zainteresuje, zostawcie proszę również łapkę w górę oraz komentarz. Zapraszam. Pierwsza miłość to uczucie piękne i pełne pasji. Odkrywając radość z nowych doznań, czujemy szczęście i niewyczerpane pokłady energii. Naiwnie wierzymy, że miłość ta jest pierwszą i ostatnią. Oddajemy się całkowicie uczuciu, nie spodziewając się, że możemy zostać skrzywdzeni. Niestety, z biegiem czasu uświadamiamy sobie, że relacje bywają skomplikowane. Przez brak doświadczenia często popełniamy błędy, których nie potrafimy naprawić, i to, co zdawało się nam być spełnieniem marzeń, staje się przekleństwem. Zwłaszcza jeśli trafią na siebie dwie zagubione dusze, a miłość. Staje się obsesją. Wieluń to około 23 tysięczne miasto z ponad 800-letnią historią. Położone w województwie łódzkim, jest kojarzone z II wojną światową i coraz większa liczba historyków uważa, że to właśnie tam padły pierwsze strzały II wojny światowej. Na pięć minut przed ostrzałem Westerplatte. Jest to także miasto królewskie? Swoją ciekawą historię zawdzięcza m.in. Kazimierzowi III Wielkiemu, który nakazał otoczyć miasto murami obronnymi, które zachowały się do dziś, choć powstały kilkaset lat temu, jeszcze w średniowieczu. To właśnie Kazimierz zasłynął z tego, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Ale Wieluń, prócz swojej bogatej historii i zabytków, posiada również skatepark i kryty basen, urokliwy lasek miejski czy też ogród botaniczny. W ciepłych miesiącach warto wyruszyć w podróż szlakiem bursztynowym czy też szlakiem ziemi wieluńskiej. Niestety, nawet najpiękniejsze miasta naznaczone są ludzkimi tragediami. Daria przychodzi na świat 1 września 1988 roku. Jej rodzice, Sabina i Roman, wyjeżdżają za granicę do Włoch, żeby zasilić rodzinny budżet. Daria nie chce opuszczać Polski, dlatego też rodzice wynajmują dla nastoletniej córki mieszkanie na osiedlu Kopernika, w którym rozpoczyna samodzielne życie. Między rodzicami dziewczyny niestety nie układa się najlepiej i pani Sabina wraca do ojczyzny, jednak nie do Wielunia, a do Krakowa. Pomimo próśb matki, Daria nie chce przeprowadzić się do stolicy Małopolski i pozostaje w Wieluniu. Bliscy dziewczyny podtrzymują, że nie była pozostawiona sama sobie. I że kilka razy w tygodniu ktoś ją odwiedzał i sprawdzał, czy wszystko z nią w porządku, i czy radzi sobie mieszkając sama. Daria uczęszcza do liceum katolickiego imienia biskupa Teodora Kubiny przy ulicy Śląskiej w Wieluniu. Dyrekcja szkoły została pisemnie poinformowana o fakcie, że dziewczyna mieszka sama i że opiekę nad nią przejęli dojeżdżający dziadkowie. Znajomi Dari mówią o niej, że to miła, ładna, sympatyczna dziewczyna, ale niestety trochę opuszczona. Nic dziwnego, bardzo wcześnie musiała podjąć trud dorosłego życia bez codziennego wsparcia rodziców. Wydawałoby się, że Daria jest osamotniona, ale jest ktoś, kto wypełnia lukę w jej życiu. Karol jest chłopakiem młodej kobiety od dwóch lat. I wspiera ją w obowiązkach szkolnych i domowych. Para zamieszkuje razem. Mężczyzna jest absolwentem tego samego liceum, do którego uczęszcza Daria. Studiuje inżynierię produkcji w Częstochowie na politechnice i pracuje na budowie. Jest od Darii starszy o cztery lata. Znajomi Karola mówią o nim, że to pogodny i sympatyczny człowiek, z nieco dziwnym poczuciem humoru. Interesuje się sportem i bardzo lubi jeździć na rowerze. Niestety dręczą go wewnętrzne problemy, których nie potrafi rozwiązać. W chwilach załamania zwierza się, że sobie nie radzi. Chłopak próbował nawet targnąć się na swoje życie, ale próba samobójcza okazała się nieudana. Karol nie wie gdzie szukać pomocy, bo rodzice, choć starają się, aby niczego mu nie brakowało, prawdopodobnie nie do końca rozumieją jego problemy. Chłopak czuje się zatem osamotniony i zwierza się kolegom, że nie otrzymuje żadnego wsparcia ze strony swojej najbliższej rodziny. Dlatego właśnie całą swoją uwagę skupia na ukochanej. Dwoje młodych ludzi, zagubionych, niezrozumiałych. Niedoświadczonych i spragnionych uwagi oraz zainteresowania, wchodzi w związek, w którym każde z nich potrzebuje pomocy. Koleżanki z klasy Darii wspominają, że ostatni rok był dla dziewczyny ciężki. Odsunęła się od nich, zdarzało się jej wagarować, opuściła się w nauce i przestała brać udział w rekolekcjach organizowanych przez szkołę w których do tej pory uczestniczyła bardzo chętnie. Koleżanki twierdzą, że straciła głowę dla swojego chłopaka, jednak nadmiar złych emocji i trudności w relacji powodują, że Daria postanawia rozstać się z Karolem. Ma dość obsesyjnie zazdrosnego chłopaka, który jak wynika z relacji jej przyjaciółki, kontroluje ją na każdym kroku. Dziewczyna czuje się coraz gorzej w tym toksycznym związku. Być może doznaje pewnego rodzaju otrzeźwienia, może czuje, że nie da rady dłużej kontynuować tej relacji. Chce spróbować życia w pojedynkę i zadbać o swoje zdrowie psychiczne, bo jak się okazuje, ona również przed rokiem próbowała popełnić samobójstwo. Jedna z osób z otoczenia Dari twierdzi, że dziewczyna mogła poznać kogoś innego, będąc na wakacjach u swojej mamy w Krakowie. Młoda kobieta podejmuje decyzję przed zbliżającym się początkiem roku szkolnego i zrywa z Karolem. Niestety, ten obsesyjnie zakochany w Darii, nie może pogodzić się z rozstaniem. Karol wyprowadza się od Darii, ale wciąż myśli o tym, jak ją odzyskać. Nadchodzi 4 września 2006 roku, poniedziałek. Wakacje dobiegły końca i wraz z początkiem tygodnia wszyscy uczniowie wracają do szkół. Zwyczajem w katolickim liceum, do którego uczęszcza dziewczyna, jest rozpoczęcie nowego roku szkolnego od mszy świętej. Następnie zostaje odśpiewany hymn i grono pedagogiczne składa młodzieży życzenia owocnej nauki. Daria kilka dni wcześniej skończyła osiemnaście lat i wchodzi w nowy rok szkolny już jako pełnoletnia kobieta z czystą kartą. Jej spokój zostaje jednak zaburzony przez obecnego w szkole Karola. Chłopak wyszedł z pracy wcześniej, tłumacząc że ma coś do załatwienia na mieście. Zapowiedział, że wróci koło południa. Wcześniej skontaktował się z uczniem liceum, do którego chodziła Daria, poprosił go o informację, gdy tylko dziewczyna zjawi się w szkole. Karol pojawia się natychmiast po otrzymaniu sms od kolegi. W ręku trzyma białą różę, którą chce wręczyć ukochanej, oraz złożyć jej życzenia urodzinowe. Daria nie jest zadowolona z obecności mężczyzny. Nawiązuje się między nimi długa dyskusja na szkolnym korytarzu, która wkrótce przeradza się w kłótnie. Koleżanka dziewczyny przygląda się całej sytuacji. Dziewczęta planowały spędzić razem czas na mieście po uroczystościach. Koleżanka zauważa, jak Daria próbuje wyrwać się Karolowi i prosi go, aby dał jej spokój. Daria płacze. Rozemocjonowana para wychodzi na zewnątrz, gdzie dochodzi do szarpaniny. Nagle Karol wyciąga nóż i zadaje osiemnastolatce trzy ciosy, a jak się później okazuje dwa w plecy i jeden w klatkę piersiową zdążyła jeszcze krzyknąć Pomóżcie mi i bezwładnie opada na ziemię, a oprawca ucieka z miejsca zdarzenia. Świadkowie ataku natychmiast przystępują do reanimacji młodej kobiety, najpierw robi to pracownik szkoły, po czym reanimację przejmuje przybyły na miejsce lekarz, ale zadane rany okazują się śmiertelne. Świadkowie twierdzą, że karetka przyjechała dopiero po 40 minutach, co dementuje Sławomir Bąk, ordynator Wieluńskiego Szpitala Ratunkowego, twierdzi, że zgłoszenie zostało przyjęte od przechodzącej ulicą Śląską mieszkanki Wielunia, która zadzwoniła o godzinie 11.25, a o 11.30 ambulans był już na miejscu zdarzenia. Wszyscy są zszokowani za istniałą sytuacją, nie mogą uwierzyć w dramat, który właśnie rozegrał się na ich oczach. Znajomi darii twierdzą, że gdy parę widywano razem, zazwyczaj wyglądali na szczęśliwych, ale jak się okazało, były to tylko pozory. Karol, uświadomiwszy sobie, co zrobił, sam zadzwonił na policję, zanim ta pojawiła się na miejscu tragedii. W rozmowie telefonicznej przekazuje dyżurnemu informację o miejscu swojego pobytu. Twierdzi, że pobił Darię i że nie wie, jak to zrobił. Twierdzi również, że nie zdawał sobie sprawy, że zabił. Mówi, że nie miał przy sobie żadnego noża. Karol zaraz po zdarzeniu rozmawiał z pewnym świadkiem, swoim znajomym, który twierdził, że Karol zachowywał się w sposób bardzo chaotyczny, nie potrafił stworzyć logicznego zdania, jego ręce były pokryte krwią, w ręce trzymał równie zakrwawiony nóż typu scyzoryk, którego jednak nie udało się zlokalizować pomimo wykorzystania do tego celu psa tropiącego. Nie jest wiadome, czy zabójca był przygotowany na tę okoliczność, czy jedynie przypadkiem miał narzędzie zbrodni przy sobie i użył go pod wpływem emocji. Niektórzy ze świadków twierdzą, że Karol bardzo dokładnie zaplanował te zbrodnie. Opisują to następującymi słowami: powiedział, że kupił na targu nóż. Stwierdził nawet, że ją zabije, gdy spotka się z innym. Ale nikt nawet nie pomyślał, że mówi poważnie. Ile razy ktoś mówi zabijecie, choć teraz wiążemy w całość pewne fakty, był o je chorobliwie zazdrosny. Po tragedii wypowiada się również ekspedientka ze szkolnego sklepiku. Znam Karola, często przychodził do szkoły. Słyszałam też, że mówił kolegom, że albo Daria będzie jego, albo nikogo. I o tym, że potrafił przejrzeć jej ubrania, kiedy z nią jeszcze mieszkał i sprawdzić, czy jadąc do mamy nie zabrała zbyt odważnych ciuchów. Był bardzo zazdrosny. Karol zostaje zatrzymany i podczas dwugodzinnego przesłuchania nie chce odpowiedzieć na pytanie, czy przyznaje się do winy długo opowiada o znajomości i związku z Darią, natomiast jego wypowiedzi na temat samego zdarzenia są niejasne. Potwierdza, że dziewczyna chciała zerwać znajomość z nim, twierdzi również, że kiedy przyszedł do szkoły, chciał z nią porozmawiać. Ona nie chciała, a w momencie kiedy chciał odejść, złapał ją za ramię, po czym ją uderzył. Przekonuje, że nie miał przy sobie żadnego ostrego narzędzia. Zatrzymany przyznaje, że owszem, spowodował obrażenia na ciele Darii, ale nie wie, jak do tego doszło. Jego przesłuchanie odbywa się w obecności psychologa. Prokuratura rejonowa w Wieluniu stawia Karolowi K. zarzut zabójstwa, a sąd aresztuje go na trzy miesiące. Jeszcze tego samego dnia na schodach liceum zapłonęły znicze. Nikt nie może uwierzyć, że doszło tutaj do tak potwornej zbrodni. Kolejny dzień w szkole przebiega niestandardowo. Zamiast lekcji mają miejsce zajęcia z terapeutami. Uczniowie, nauczyciele i terapeuci wspólnie zastanawiają się, czy można było uniknąć tego dramatu. Wszyscy pogrążeni są w ogromnym bólu żalu i poczuciu niesprawiedliwości. Danuta Cichawa z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wieluniu oceniła spotkanie jako bardzo emocjonalne i jedno z najtrudniejszych w swojej karierze. Terapeutka mówi, każdy z nich przeżywa tę tragedię inaczej, najboleśniej ci, którzy znali dziewczynę. Nasze spotkania są bardzo trudne, jest płacz i ból, jak po stracie bliskiej osoby, młodzież ma mnóstwo pytań, zastanawia się dlaczego doszło do tragedii. Na spotkaniu z młodzieżą obecne są również matka i dwie siostry młodej kobiety. Po rozmowach wszyscy oddają się modlitwie za zmarłą Darję, lecz w głowach zebranych nadal dźwięczą miliony pytań. W środę zajęcia odbywają się już normalnie. Poprzedzone są mszą świętą w intencji dziewczyny, w rozmowie z dziennikarzami dyrektor liceum Bogusław Kurzyński mówi. Rozmawiano o tym, co się stało, i próbowano zrozumieć tę tragedię. Próbowano także odnaleźć sens wiary w tym wydarzeniu. Karol czuł się w szkole jak u siebie, często z nami rozmawiał. W poniedziałek kilka razy przechodziłem obok niego i w najczarniejszych myślach nie przypuszczałem, że dojdzie do tragedii. Inne źródła podają informacje, jakoby młody mężczyzna rozmawiał z dyrektorem dwa tygodnie wcześniej. Mówił podobno o tym, że ma ze sobą trudności, i że nie potrafi sobie poradzić ze swoimi emocjami, i że spotyka się z psychologiem. Pan Kurzyński przyznaje, że nie wiedział o tym, że Karol był u psychiatry i że ma za sobą próbę samobójczą. 7 września odbywa się ostatnie pożegnanie Darii. Uroczystość pogrzebowa ma miejsce w kaplicy Bożego Miłosierdzia na wieluńskim cmentarzu. Sam pogrzeb odbywa się w rodzinnej miejscowości Osiemnastolatki, w klonowej oddalonej od wielunia o kilkanaście kilometrów. Ceremonia gromadzi wielu ludzi na cmentarzu, rodzina, przyjaciele, kadra nauczycielska, koledzy i koleżanki ze szkoły, ale też mieszkańcy wielunia i klonowej, którymi wstrząsnęła ta tragedia, wszyscy biorą udział w tej uroczystości. Młodzi ludzie z klasy Dari składają na jej grobie goździki w kolorze żółtym, jej ulubionym, a duchowny w swym kazaniu powiedział, że wobec takiego wydarzenia człowiek nie może przechodzić obojętnie. Wobec śmierci Dari każdy powinien zadawać sobie pytanie: Dlaczego? Zaapelował również do zebranych, aby w tym ludzkim bezsensie potrafili odnaleźć sens. Aby przez śmierć Dari mogli wyjść mądrzejsi. Kilka dni po pogrzebie, 11 września, zostaje zorganizowany marsz milczenia jako niezgoda na zaistniałe wydarzenie. Marsz, który zgromadził prawie trzy tysiące osób, rozpoczyna się od wspólnej modlitwy. Zostaje również odczytane na nim przesłanie dla młodzieży i rodziców. Nawoływano w owym przesłaniu, aby nie pamiętać tylko o śmierci, ale przede wszystkim o życiu i miłości. Apelowano również, aby szukać miłości, która nie zabija i nie niszczy. Zwrócono się również do rodziców, aby nauczyli swoje dzieci miłości i rozmawiali z nimi, żeby nie pozostawały samotne ze swoją pustką. Po wysłuchaniu wszystkich słów, Marsz udaje się w kierunku Liceum Katolickiego. Wszystkie zgromadzone osoby trzymają w dłoniach zapalone znicze, które wraz z kwiatami składają na szkolnych schodach. Proces Karola rozpoczyna się 19 lutego 2007 roku przed Sierackim Sądem Okręgowym. 23-latek, podobnie jak w śledztwie, utrzymuje, że jest niewinny odmawia składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania stron, w tym również swojego obrońcy. Proces ma mieć charakter poszlakowy, ponieważ po zabójstwie nie zostało odnalezione narzędzie zbrodni, którym mężczyzna ugodził dziewczynę. Nikt ze świadków nie widział również samego momentu ataku. Jednak sędzia nie ma wątpliwości, że to właśnie Karol jest odpowiedzialny za śmierć dziewczyny, Zeznania osób, które widziały Darię w jego towarzystwie, potwierdzają, że nikt oprócz niego nie znajdował się wówczas obok niej. Miesiąc po tragedii śledczym zostaje podrzucony nóż, na którym nie ma jednak żadnych śladów. Według biegłego jest wysoce prawdopodobne, że to właśnie ten nóż był narzędziem zbrodni, ale z uwagi na brak jakichkolwiek śladów, nóż ten nie może stać się dowodem w sprawie. Ze źródeł wynika, że w jednym z przesłuchań Karol wypowiada następujące słowa. Kupiłem jedną białą różę, bo chciałem jej dać do zrozumienia, że jeśli jej uczucie do mnie się zmieniło, to wciąż możemy zostać przyjaciółmi. Nie miałem żadnych ostrych narzędzi, Daria przyjęła różę i powiedziała, że nie trzeba było jej przynosić. W innych wyjaśnieniach Karol podaje, że ukochana nie przyjęła podarowanego kwiatka i nie zgodziła się na kontynuację tej relacji. I właśnie dlatego miał ją pobić. Nie wypowiadał się też najlepiej o samej dziewczynie, uważał że była wulgarna i opryskliwa, stwierdził również, że nie chciał mieć z nią nic wspólnego, a także że miała problemy emocjonalne, które były wynikiem jej sytuacji rodzinnej i to właśnie te problemy miały zakończyć się depresją Darii i wspomnianą wcześniej próbą samobójczą. Podczas zatrzymania Karola śledczy zabezpieczyli odzież którą miał na sobie. Znaleźli na niej ślady krwi, a po ekspertyzie wykonanej w zakładzie medycyny sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie potwierdzono, że jest to krew zamordowanej dziewczyny. Zdaniem biegłych, oskarżony w chwili popełnienia zbrodni był poczytalny i nie znajdował się pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Psycholog stwierdził natomiast, że młody mężczyzna. Posiada wysoki poziom samoagresji emocjonalnej i fizycznej, negatywną samoocenę oraz brak samoakceptacji, wrogość wobec otoczenia, nadmierną podejrzliwość oraz silny egocentryzm. Zdaniem specjalisty, wszystkie te cechy skutkowały chorobliwą zazdrością. Ojciec Dari, podobnie jak prokurator, domaga się dożywocia dla zabójcy córki. Pan Roman wypowiada się w następujących słowach. Jak można uzasadnić taki czyn? Nie można, nigdy mu nie wybaczę. Dla mnie córka nadal żyje, ale już tylko w mojej pamięci, bo on mi ją zabrał. Dożywocie dla niego to według mnie jedyna sprawiedliwa kara. Nie widzę żadnych okoliczności łagodzących ten bandyta. Nie może chodzić na wolności. Mówiąc te słowa, ojciec Dari jest spokojny i opanowany. Podobnie zachowuje się również wtedy, gdy oskarżonego wprowadzają na salę rozpraw oraz gdy w imieniu swoim i matki Dari przemawia w sądzie jako oskarżyciel posiłkowy. Karol na sali sądowej siedzi w garniturze i białej koszuli. Ma na sobie również cienką kurtkę tego samego koloru. Nie ucieka wzrokiem przed wycelowanymi w niego obiektywami aparatów fotograficznych i kamer. Zapytany przez sędziego o udział mediów w sprawie odpowiada twardo zgadzam się na udział telewizji. Niestety proces się przeciąga z powodu niestawiennictwa wielu wezwanych świadków. Okazuje się również, że pojawili się nowi, którzy mogą wnieść ważne informacje do sprawy. Kolejna rozprawa zaplanowana zostaje na 10 kwietnia 2007 roku. Gdy wreszcie nadchodzi ten dzień, w procesie oskarżonego zeznaje około 30 świadków których Karol obrzuca wyzwiskami w czasie, gdy składają zeznania. Nie szczędzi również słów pogardy biegłym. Okazuje się, że Karol już wcześniej rozpowiadał znajomym, że ma zamiar zabić Darię. Niestety nikt nie dawał wiary jego słowom. Na sali rozpraw mężczyzna nie okazuje emocji. Jest spokojny i opanowany. Prokurator wnosi o karę dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast obrońca o uniewinnienie. Sąd decyduje się skazać Karola na 25 lat pozbawienia wolności i uznaje, że zabójstwo zostało zaplanowane, ponieważ mężczyzna nie mógł pogodzić się z odejściem ukochanej. Decyzja sądu spotyka się z oburzeniem ze strony rodziców, a zwłaszcza ojca młodej kobiety, który grzmi, że dano szansę zabójcy, aby dalej zabijał. Pan Roman twierdzi również, że to nie do pomyślenia, bo chłopak odwoła się za dziesięć lub dwanaście lat i wyjdzie na wolność. Wyrok jest nieprawomocny, zaś wysokość kary podyktowana jest młodym wiekiem Karola i szansą na jego resocjalizację. Zarówno obrona, jak i oskarżenie zapowiadają złożenie apelacji od zasądzonego wyroku. Jest druga połowa września 2007 roku. Sąd Apelacyjny w Łodzi odroczył rozprawę odwoławczą. Postanawia kolejny raz wezwać na przesłuchanie biegłych psychiatrów i psychologa. Wniosek o przesłuchanie składa również ojciec oskarżonego, który twierdzi, że nie wierzy w winę syna. I uważa to za matactwo i manipulacje. Mówi także, że posiada dowody na to, że Karol nie miał na sobie żadnych śladów krwi. W trakcie przesłuchania pojawiają się rozbieżności i sąd odwoławczy po raz kolejny bezterminowo odracza rozprawę. Wznawia przewód sądowy 13 marca 2008 roku i na wniosek obrony wzywa kolejnych biegłych których opinie różnią się nieco od tych, które znajdują się już w aktach sprawy. Sąd przesłuchuje dodatkowych świadków i decyduje się odrzucić wniosek ojca oskarżonego mężczyzny. 24 kwietnia 2008 roku odbywa się rozprawa, w trakcie której nie zapada jeszcze ostateczny wyrok w procesie odwoławczym na rozprawę. Oskarżony został doprowadzony z aresztu. Po przedstawieniu mów końcowych, na ogłoszenie wyroku, sąd wyznacza datę 29 kwietnia 2008 roku. Rodzina ofiary niezmiennie podkreśla, że 25 lat za kratami to dla Karola nie kara, lecz nagroda. Ich zdaniem, mężczyzna przez cały czas trwania procesu nie wykazuje Odrobinę skruchy. 29 kwietnia 2008 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi wskazuje Karola K na 25 lat pozbawienia wolności. Podtrzymuje tym samym orzeczenie Sądu Okręgowego w Sieradzu i uznaje apelację obrony jak i Oskarżyciela za bezzasadną. Uznaje także zasądzoną karę jako współmierną do popełnionego czynu. I nie widzi powodu, aby ograniczyć oskarżonemu możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Wyrok jest prawomocny. Sędzia Bolesław Kraupę w swym uzasadnieniu przyznaje, że czyn oskarżonego jest okropny i okrutny. Podkreśla, że przez niego straciła życie osoba, którą podobno kochał. Sędzia dodaje również, że Karol za wszelką cenę Starał się uniknąć odpowiedzialności karnej za swój czyn, przez co jego wypowiedzi często były sprzeczne i nielogiczne. Jednak materiał dowodowy, rozszerzony o opinie biegłych psychiatrów i psychologów, jednoznacznie wskazuje na pełną poczytalność mężczyzny. Ze źródeł wynika, że na ogłoszeniu wyroku spośród rodziny pojawiła się jedynie babcia Darii, pani Stanisława. Kobieta nie może powstrzymać łez podczas całej rozprawy. Podkreśla, że dziewczyna była kochana i ciągle uśmiechnięta. Mówi również, że wnuczka często ją odwiedzała i była bardzo pomocna. Uważa, że zasądzona kara jest zdecydowanie za niska, bo przecież Daria miała całe życie przed sobą. Miała tylko 18 lat. Po ogłoszeniu wyroku obrona Karolaka składa wniosek o kasację zasądzonego wyroku. Obrońca podnosi w niej, że sąd nie uwzględnił w sprawie wielu wniosków dowodowych, przez co nie przesłuchano wielu istotnych świadków. Uważa również, że w opiniach powołanych biegłych znajdują się rozbieżności. Mecenas wypowiada się, że w sprawie jest szereg wątpliwości, i zastanawia się, czy mimo to oskarżony ma spędzić więcej lat za kratami, niż sam obecnie ma. Prokurator, w odpowiedzi na te słowa, mówi, że Karol powinien spędzić w więzieniu tyle lat, na ile zasłużył, niezależnie od swojego wieku. Według prokuratury, wina mężczyzny nie budzi żadnych wątpliwości. Obrona nie poddaje się i składa wniosek kasacyjny. 21 kwietnia 2009 roku Sąd Najwyższy oddala wniosek uznając kasację za oczywiście bezzasadną. Sędzia przemysław Kalinowski informuje, że w jego ocenie zarzuty autora kasacji nie mogły zostać uwzględnione wskazuje, że w przypadku postępowania kasacyjnego konieczne jest wykazanie dwóch elementów naruszenie prawa oraz tego, że miało ono wpływ na treść rozstrzygnięcia. Sędzia podkreślił, że żaden z tych warunków nie został spełniony. Daria, chcąc uwolnić się z toksycznej relacji, Straciła coś, co dla każdego z nas jest najcenniejszym darem własne życie. Jak wspominają znajomi dziewczyny, została przez chłopaka zaszczuta. Mężczyzna nachodził ją, nękał telefonami i próbował ograniczać kontakty z rówieśnikami. Próby interwencji znajomych kończyły się pogróżkami w ich stronę. Karol nie miał żadnych zahamowań. Przyjaciele zaprzestali więc odwiedzania koleżanki w obawie o własne bezpieczeństwo. Ale gdzie byli wówczas dorośli? Często mówi się kocham cię na zabój, jakże straszne są to słowa w kontekście tej sprawy. Czy można było uniknąć tej niepotrzebnej śmierci? Czy gdyby Daria poprosiła o pomoc kogoś dorosłego, nie doszłoby do tych wydarzeń? Jak wiele znamy przypadków, gdzie cienka linia między miłością a nienawiścią zostaje nagle zerwana. Jak uchronić swoje życie przed obsesją? Karol mawiał, że Daria będzie jego albo nikogo. I te tragiczne słowa stały się przerażającą rzeczywistością. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następny zapraszam was już za kilka dni, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć.